MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Hubert Miściwujewski. No i słuchajcie, odmieniony Arkadiusz Nieńcula. W końcu wyglądasz jak człowiek. Ty też wyglądasz wreszcie jak człowiek, który przypakowałeś trochę. No, troszkę też, tak. Też to widzę, to widać. I na sucho. No ale co, ty sugerujesz, że ja nie na sucho? Nie, o Jezus. Ty już masz chyba bzika, co na tym punkcie? No nie, bo każdy mi coś insynuuje. Nie. Tylko żeby uprzedzić jakieś tam komentarze. Okej, okay. Dobra. Wyglądasz dobrze, ja wyglądam dobrze. Skończmy tę kurtuazję, tak. Jak pierdolę. Zacznijmy od tego, dlaczego ostatnio po walce Murana nie zapytałeś go, pomimo że cię oznaczałem. No żeby to już ci tłumaczę, no. Nawet nie skończysz. Dlaczego? A kto po walce robił wywiad? I na brata zwala teraz, ale jest to, I co? 1-0, Areczku, Arek. Dlatego, dobra, to ci nie. Nie, no robił młody, bo ja akurat lat chyba wtedy z kimś robiłem, czy tam dodawałem. Czyli jego też mam oznaczać następnym razem, będę chciał coś poprosić. On też ma Twittera. Okej, przepraszam, to w takim razie przepraszam za to, że nie oznaczyłem. Pomówienie, też, tak? Tak, no dobra, no to dobra, to nie mam, to chciałem ci pocisnąć na dzień dobry, ale powiem może o czym chciałem pocisnąć. Okay. Chciałem pocisnąć o tym, że nie zapytaliście Jacka, czy co, baliście się go, ale dobra, teraz już wiem, ale chciałem zapytać, tak bym poprowadził tą rozmowę, gdyby było dalej, że czemu go nie zapytać, co, baliście się, że nie da wam już wywiadu, że coś i dlaczego go nie zapytaliście, dlaczego przegrał sprawę, bo on to ucinał w każdym, jeżeli go ktoś pytał, to od razu ucinał, obrażał się i tak dalej. I mnie ci dziennikarze, którzy boją się zadawać mu trudnych pytań, bo on się obrazi i potem powie, że nie będzie dawał wywiadu. I to jest mega słabe, że taki człowiek potrafi sobie cenzurować, kurwa. Media, nasze media, kolegów naszych, ciebie, wszystkich, kurwa. No. Czyli chciałeś mi pojechać, ale ci się nie udało. Chciałem, ale mi się nie udało. Młody, dawaj ty zarobić do nowego. Nie, no żartuję. Ale teraz pociągnijmy to dalej. Ta sprawa była o czym? Odnośnie czego? To była sprawa odnośnie zniesławienia, ale ją i co? No i teraz odwołał się od tego, no ale raczej sąd to umorzy, bo to jest w ogóle bezpodstawne i tak dalej. Ale on się gdzieś tam zawsze chwalił, że sprawa ze mną i tak dalej, więc chciałem po prostu, żebyście go zapytali, co o tym myśli. A on to ucina bardzo szybko i nie chce się na ten temat rozwodzić, choć on uwielbia się rozwodzić na różne tematy. A, no właśnie. Właśnie to mi mój człowiek podpowiada. To jest jedyna sprawa, bo że jest ileś tych spraw, że sprawy zakładane, nie ma żadnych spraw innych. To była jedyna sprawa, którą z tym człowiekiem toczyłem. Chyba że ja mu kolejną wytoczę za niedługo, bo w sumie jak będzie mnie to też to zrobię. I co? No i tyle. A propos tych spraw, od razu mi się szybko to przypomniało. Ja widziałam, że ty też szykujesz jakieś materiały do sądu na Natana, tak? Człowieku, szykujesz, wiesz, ja tego mam już wszystkiego. Mam takie jak to nazwać, dowody, tak? Mam takie dowody, które... On nie ma szans, no, on mnie zniesławił i to jest, wiesz, to nie jest pomówienie, to jest zniesławienie. Ja jestem w stanie, ja przez niego straciłem kontrakt ze sponsorem, straciłem realne pieniądze, gościu, mam nadzieję tylko, że Boxdel nie może nic skórać w fejmie i nie zablokuje go, że on będzie dostawał walki, bo będzie, żeby mógł mieć z czego mi zapłacić, stary, naprawdę. I on ma... Ja tylko czekam, kiedy to złożę, bo tak naprawdę, wiesz, no mam dwie sprawy teraz zaczęte, to kolejną znowu zaczynać i ja będę tylko w sądzie na etacie siedział, więc po prostu czekamy na odpowiedni moment. Natana na razie trzymamy, zobaczymy, jak się będzie dalej zachowywać. Ale wiesz co, ciekawe mi jedna rzecz, bo ty miałeś tych konfliktów tyle. Z Murańskimi miałeś konflikt na cały kraj, z Ferrarim też miałeś wielki konflikt, ale to jednak Natan, tak? Według ciebie poszedł o krok za daleko. Tak, bo to po Natanie i po tym wszystkim, że naprawdę Natan nie wniósł nic nowego, tylko podbił to, co mówił Ferrari, plus tam swoją narrację gdzieś tam dopowiedział, ale przez niego straciłem realne pieniądze, straciłem kontrakty i mogę się... No. Okej, rozumiem. Słuchaj, jesteś osobą, która weszła na Twittera i kilka dni później dostała main event na Prime'ie. Mocne było wejście, Arek, ja muszę to przyznać. Nie gryzłeś się w język. Strzelam, że też pewnie ta Turcja delikatnie pomagała pod względem all inclusive, bo ty wtedy byłeś na wakacjach. Moje drogi, ja akurat jestem od 8 miesięcy trzeźwy, więc to nie. Po prostu przestawiłem ale sobie w głowie. Dużo czasu miałeś. A, myślałem, że all inclusive. Pisałem, ja wiem, widzisz, patrz, bo jak gdzieś doszukuje się, że ktoś mnie cały czas... Straszne to jest, już ale ty naprawdę o tym pomyślałeś przecież, no dlaczego dodać Ali? Dobra, ale potem wyszedłem z tego, ale wiesz, ale wtedy miałeś też dużo czasu, miałem, no nie? Miałem dużo czasu, ale co, o czym gadamy? A, ale nie, ja to po prostu, to jest mój, zmieniam się, stwierdziłem, że... Nie chcę być już dobrym Arkiem, którego wszyscy lubią, bo ja zawsze dbałem o to, co ludzie o mnie pomyślą, jak będą, że chciałem, żeby mnie wszyscy lubili. Nie, w chuj mam, stary. Jeżeli ktoś mi zaszedł za skórę, to będzie miał ze mną przejście. I tyle. I po kolei będę wszystkich
wyjaśnia. No, twoja ostatnia twarz chyba no, nie była zbyt najlepsza, przynajmniej tak mi się wydaje. Słuchaj, no to idziemy dalej. Pojawiła się propozycja walki z Don Cassio. Jak to wyglądało z waszej strony? Strzelam, że oni chcieli boks, wy chcieliście K1. Tak, my chcieliśmy K1 do samego końca. Mówię, że nie ma szans. Wsiadając do samolotu do Turcji właśnie, mówiłem, że nie ma szans, nie godzę się na tą walkę i tak dalej. Powiedziałem jakąś zaporową kwotę, że może być boks, okej, ale zaporową kwotę pieniężną. No i ląduję, a tutaj 16 nieodebranych i no dobrze, zgadzamy się. Myślę, co? Tylko teraz się zastanawiam, czy oni w ogóle ich stać na to, czy oni mają tyle pieniędzy, żeby mi to zapłacić, kurwa, żeby nie wyszło potem, że kurwa, ja idę na jego warunki, kurwa, wiesz, a nie dostanę hajsu, kurwa. Nie no. Aż tyle? Tak, dużo, tak? Naprawdę. To jest drugi największy kontrakt mój w historii, więc dlatego tylko to najwięcej gdzieś ostatnio to śmigało po necie, nie wiem, czy można ale mówić. Ale nie powiedziałem, nie, to są domysły, nie ma. Kupanki, tak? Oni mówili. Ja nie mogę powiedzieć, nie bo wiem. Mam to w kontrakcie, ale to są duże pieniądze na tyle, że nawet nie jeden po prostu stary, komu to mówię, to mówię, mordy, to ja bym poszedł dostać, może mnie przekupać za te pieniądze, każdy się, więc wiesz, po prostu idę po wypłatę, może go upierdolę, bo mam pieniądze w łapie, co udowodnę, maszyna to nie jest ten, ale mam. Naprawdę. Z jego trawy to on się kurwa człowieku zdziwi, a no na punkt raczej nie mam z nim szans, do co ja mam ci mówić, no nie, ja nie. Jestem, wiesz, boksersko jestem słaby, on ma tyle walk, na punkty to on mnie, wiesz, zrobi, więc ja nie będę chcieć pozwolić do, patrz, bo słyszę, co on mnie mówi, mnie to kurwa, żeby nie ale czekaj, wracając, no wiem, że na punkty nie mam z nim żadnych szans, bo mnie wypunktuje, bo jest technikiem, ma dużo większe doświadczenie i tak dalej, więc będę szukać, nie ma żadnej filozofii, będę szukać, żeby go upierdolić. Jak go nie upierdolić, to trudno. To jest rewanż K1. Ja na ten rewanż. Sytuacja win-win jest ogólnie. Tak, nie? Wiesz. No. Czemu win-win? No bo słuchaj, w boksie z Cassio przegrasz, no to żaden wstyd. Kasę masz, mówisz, że drugi największy kontrakt, więc kasę zgarniesz. A jeszcze trzecia sprawa. Jeszcze masz rewanż stary podpisany, który no muszą zrobić, tak. Z tego co wiem, do końca roku, tak, bo to mi mówił Tomek Bezrąk, nie? Muszę mi zapłacić hajs, jeżeli nie. Także jestem zajebiście. Chyba, że oni wiedzą, że to jest ostatnia gala Prime'u. Kurwa. I nie wypłacą wszystkich. Nie, ostatnio się bardzo dobrze sprzedała. No. Ja liczę, że teraz też się dobrze sprzeda. Trzymam kciuki, Tomek. Ja robię wszystko też, żeby się dobrze sprzedała. Myślę, że chyba tu jako jeden z niewielu zawodników, no serio dużo i robię dużo zasięgi, czy na Twitterze, czy na Instagramie, wszędzie. Więc myślę, że się uda coś podkręcić. Słuchaj, Paweł mówił w wywiadach, że przywitają cię tutaj w Prime'ie chlebem i solą. I jak się czujesz? A ja czujesz wodę musiałem swoją wziąć ze sobą, no. Bo nawet wody mi nie przyniesie. Widziałem wasze spięcie. Tak, no ale ja do niego grzecznie, bo... widzisz, to jest szacunek, sam prezes, kurwa, się żegna. Tomek, to jest mega gość. No, uwielbiam go, ale wracając do prezesa. Tak, no i podbiłem do niego, jak ja wiedziałem, i tam, no i co, hipogrydo pierdolę, nie? A on od razu z rękami, a ja przecież do niego grzecznie chciałem, że... No grzeczne to nie było. Pierdolę, no co, bo nie jest okay. Hipokrytą, jest. I ja już właśnie skończyłem być grzeczny, jeżeli... Jak taki człowiek, który ładuje kurwa towar bardziej niż ja, będzie mnie wyzywał ci... No kurwa, długo o tym nie mówiłem, mogłem to dawno wyciągnąć. Przecież stary, wiesz, to imprezowaliśmy kilka razy, no dwa na pewno, więcej nie pamiętam, ale dwa na pewno imprezowaliśmy na wtarach, mogłem to już dawno wyciągnąć, ale stwierdziłem, że poczekam, będę grzeczny, może się uspokoi, ale on się kurwa nie uspokaja. I jego jednym argumentem było to ty jesteś przecież po mnie wylizywałeś talerzyki na wtarach. Ty i to mnie najbardziej wiesz, ta hipokryzja. Jak taki człowiek może ja normalnie nie wyciągam prywaty, nie wyciągam tego, co się dzieje na imprezie, no ale kurwa taki że musiałem to zrobić. Dlatego złamałem swoje zasady, jest mi trochę przykro, chociaż nie jest przykro, to nie ma jej tu. Nie ma jej tu, jest gdzieś tam. To można z nim jechać. Tyle. Yes. Nie ma wtedy zasad. A tu jeszcze jest jedna osoba. Podobno też się jest, nie? Tak jest w gryp serce, że na policjanta się można. Nie wiem, stary, to nie mnie pytać. Ja przed jeszcze widziałem, że jeszcze z nim miałeś spięcie. A ja wiem już teraz wszystko, bo ja się dowiedziałem, dając wywiady, że po prostu oni zostali zbriefowani przez prezesa, byłego prezesa Felna, teraz prezesa nie wiem czego, kurwa, bo została mu chyba prezes, ale czego on jest, kurwa, prezesem? Chuj wiecie. Tak, prezydentem jesteśmy całe życie, słuchaj, Jarek. Tak, że już zostanie. Tak. No to te prezesa zostali zbriefowani i za każdy, kto pociśnie mi, dostanie 1000 złotych premii. A że tego, odkąd... I tapczana z Ksajo, kurwa, ledwo wiąże koniec końcem, no to się połakomił na to 1000 złotych, tak jak zresztą Maluba, no i tyle. Zaczęli mnie... A kurwa, Olejniczek jak usłyszał 1000 złotych, to od razu kurwa, pierwszy mikrofon wziął i pierwszy zaczął na mnie na... Ile? 1000? Kurwa? To przecież ja połowę za walkę nie dostanę. I dlatego oni tak mnie... O właśnie, dlatego mnie tak atakowali wszyscy, kurwa. Przywitali mnie chlebem i solą.
Chciałbyś zawalczyć z Pawłem w przyszłości? Ale jak z jedną nogą i z jedną ręką, nie wiem, żeby to miało jakiś sens, wiesz o co chodzi, żeby to było fair. Ja nie chcę bić emeryta kolejnego, już mam na swoim koncie, dwa razy zbiłem emeryta, który zresztą nie mu wpierdolił, tam ten emeryt. Ale teraz ty jesteś jedyną osobą, z którą on wygrał, no nie, jeszcze najbardziej. Ty, jak ja z gdzie z nim przegrałem, to chyba kurwa masz tak samo chory łeb, co ci sędziowie tam, co się nie znali, bo jak ja z nim przegrałem. Słuchaj, no ja z sędziami się nie kłócę. No dobra, ale co, ale by się zawalczyli Paweł kiedyś? No Paweł mówi, że się musi odkuć, żeby on się odkuł, to ja przejdę na emeryturę, wiesz. On będzie miał 90 lat i dalej będzie na pewno. Odkuję i przejdę po ciebie, nie? Masz to jak walkę. Ty, ale... Trzymam kciuki, ja nie trzymam za nic tak kciuki, aż on się odkuje. Ale dobra byłaby walka moim zdaniem, wiesz. Co? No z Pawłem, stary. Ale tak, czemu? A pod względem free fightowym. Ciekawe konferencje, programy. Czemu nie? Czekam na kontrakt. No. Właśnie, a co z tym kontraktem? Podpisałeś czy nie? Tak, nie, jest. Jest stary, bo w ogóle ja wprowadziłem zmiany i innowacje do tego kurwidełka, bo musieli wprowadzić elektroniczne podpisy, mój drogi. Teraz, dawniej trzeba było wydrukować. To na tajemnie tak jest, bo ja jak zawsze tak, podpisuję, to nie? Ja że nie dam rady tego podpisać i tak dalej, oni, no to dobra, to zrobimy dla ciebie i zrobili elektroniczne i teraz już można tutaj podpisać też elektroniczne. Także od Prime 8 już będą mieć łatwiej zawodnicy, bo będą mogli podpisywać elektronicznie wszystkie umowy. Dobra, Paweł Arek, bo to jest taka kolejka już. Wiem cię. Nie lubię jak kurwa dwóch pać. Znowu się czuję jak na panelu, że sześciu na jednego. Nie, ale chodzi mi, że kolejka do wywiadów. A, no. Myślę, że kolejka do mnie, ale tak, to jest w sumie tak, jakby tak, trochę tak. Kolejka do mnie. Nie, myślę, że już ty masz kolejnych. Słuchaj, dobrze. Pizda największa. W końcu wyglądasz jak człowiek, Arek. I już nigdy nie schodź tak niziutko, serio. Bo ja nie wiem, czy to jest komplement, bo czy ja wiem, nie, bo ja wiem, że te zawiechy, to wszystko, to na pewno było spowodowane. Ty wyglądałeś jak wrak człowieka, nie? No to prawda, dlatego się wziąłem za siebie i teraz ważę prawie 100 kg. Ja prawie 9 dych, żegnam cię. Wyglądasz dobrze, pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie.